Cześć, tu Ania. Dzisiaj pogadamy o moim planowanym urlopie. I chciałam powiedzieć, że pogadamy krótko, ale ostatnio, jak powiedziałam, że łączy się dosłownie na chwilę, to ponad dwie godziny gadałam na live. Także popłynę z flow i zobaczymy, na ile mówienia mi to wyjdzie. Może część z Was pamięta mój taki niezbyt udany dopaminowy detoks z no, jakiegoś czasu wstecz. Ja sobie zrobiłam taki totalny detoks od social mediów. Miałam telefon z internetem w ręku, oczywiście, ale nic nie nadawałam na swoich kanałach i na taki długi czas wylogowałam się z bycia influencerką. Myślałam wtedy, że mam totalnie dość Instagrama, ale okazało się, że to nie Instagram był tym, czego miałam dość i bardzo mocno zatęskniłam. Myślałam, że po tym całym urlopie nie będę miała w ogóle ochoty wracać do prowadzenia swoich profili. Tymczasem okazało się, że to wyniki były zupełnie inne niż się spodziewałam. Bo ja bardzo zatęskniłam za dzieleniem się różnymi rzeczami. Za tym, że, nie wiem, polecam jakąś knajpkę, którą prowadzi jakiś lokals. A potem przez najbliższe 3 lata będę dostawała od tego lokalsa jakieś wiadomości, że on nie wie, co się dzieje i tyle ludzi z Polski u niego je. Stęskniłam się za dzieleniem się różnymi pięknymi rzeczami, które widzę. I okazało się, że jest odwrotnie niż zakładałam. To znaczy, kiedy ja prowadzę swoje profile, to przeżywam i robię więcej. Poniekąd, dlatego że chciałabym coś pokazać, a poniekąd też dlatego, że chwytam te momenty i mam do czego wrócić. A kiedy nie jestem aktywna w social mediach i nie robię zdjęć, to potem. Praktycznie nie mam w ten sposób utrwalonych wspomnień, i bardzo dokładnie to widzę teraz po swoim życiu prywatnym, z którego bardzo często nie mam żadnej dokumentacji fotograficznej ani tego typu rzeczy, bo na przykład mam zasadę, że kiedy spędzam czas z kimś, kto jest dla mnie bardzo bliski, to nie siedzimy w telefonach. Więc siłą rzeczy, ani nie zrobię zdjęcia jakiegoś siedzenia, ani jakichś rzeczy, które robiliśmy razem, nawet jeżeli i tak moją intencją nie byłoby pokazywanie tej osoby. To wciąż jakby nie chwytam i nie utrwalam tych momentów. Są one utrwalone jedynie w mojej głowie. A czasami te ujęcia się przydają. I jestem ciekawa, co wyniknie z mojego aktualnego urlopu. Szczerze mówiąc, to byłam bliska sabotażu i wycofania się z tego, co sobie wymyśliłam, bo dopiero dzisiaj, jutro, jest dzień wyjazdu. Nagrywam to w wtorek 13 sierpnia wieczorem. Jestem już odłączona od Instagrama, wyrzuciłam apkę z telefonu. Pierwszy raz w życiu nie wiem, jak zakończyła się sprzedaż czegoś, co sprzedawałam, bo z tego też się wylogowałam. Jestem dostępna tylko na mailu i kiedy puszczę ten odcinek podcastu, wyślę go do Patrycji, a nagrywam dzisiaj trzy na zapas, to to nie będzie już ze mną w ogóle kontaktu. No i dopiero teraz dokonałam zakupów rzeczy niezbędnych mi na ten wyjazd, takich, których nie miałam nigdy i. No, nie wiem, mam w sobie taką myśl, żeby z tego zdezerterować, ale z drugiej strony myślę, że tego potrzebuję i ja bardzo lubię wyzwania. Zobowiązałam się przed sobą do czegoś i chciałabym tego dotrzymać. Dlatego obiecałam sobie jakiś czas temu, że będę regularnie robiła sobie takie detoksy: detoksy, urlopy od bycia aktywną w sieci. Teraz mam za sobą bardzo intensywny okres. Promocji i sprzedaży, i to nie jest tak, że moje, że ja sobie świetnie radzę, mam autyzm i nic mnie nie rusza, wprost przeciwnie. Ja płacę bardzo wysoką cenę za te zasoby, które biorę na kredyt, a jednak są one brane w pewien sposób na kredyt, i potem potrzebuję totalnej odcinki. W każdym razie obiecałam sobie, że będę tak. Raz na jakiś czas robiła sobie taki tydzień albo dwa tygodnie, i ani razu tego słowa danego sobie nie dotrzymałam. A słowo dane sobie staram się traktować bardzo poważnie. W związku z tym, pora zacząć mówić sobie swoimi czynami, że jestem dla siebie ważna. A moje słowa i moje czyny nie były ostatnio w tej kwestii spójne. Jestem ogromnie ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi. Pierwszy raz odcinam się od sieci nie tylko w taki sposób, że wychodzę z social mediów, ale i w ogóle bez telefonu, co oczywiście zmusiło mnie do lekkiej zmiany swoich planów, bo rozważałam Tajwan albo Koreę, ale bez telefonu myślę, że byłoby to ekstremalnie trudne i też trochę niepotrzebne, bo jestem pewna, że dam radę się wystarczająco zdyscyplinować, żeby nie zaglądać w różne miejsca, gdzie ktoś coś może ode mnie chcieć i nie sprawdzać tego, jak tam się różne rzeczy dzieją. Ale w takiej bardzo długiej podróży to byłoby trudne i też trochę bezsensowne, bo ja robię sporo researchu właśnie na Instagramie. Szukam tam fajnych knajp, fajnych miejscówek i przypomniałam sobie, jakie to było porąbane i dziwne, kiedy właśnie miałam ten długi urlop. No, prawie dwa lata temu już, więc pora na kolejne. Jest coś, za co jestem często chwalona, a mnie osobiście przeraża. I to jest ciekawe, że ktoś interpretuje coś jako taką green flag, kiedy dla mnie to stalnie red flag i to taki bardzo duży red flag dla mnie samej, bo bardzo często ludzie piszą, że to jest miłe, że odpisuję, że to jest fajne, że ja odpisuję na wiadomości, że mi nie odbiło. Hola, hola, mój screen time jest dużo za duży. I ja sobie kiedyś obiecałam, że to będzie max 4 godziny dziennie i nie jest tak. I 4 godziny dziennie na samym Instagramie, a przez jakiś czas była to godzina i naprawdę dobrze się pilnowałam, a w okresie sprzedaży to w ogóle było 8 godzin, świątek, piątek i niedziela to naprawdę nie brzmi zdrowo. I ja muszę się nauczyć stawiać sobie w głowie jakieś granice. I był taki moment, kiedy mi się to udawało. Ustawiałam sobie dwa razy dziennie stoper na 30 minut, odpowiadałam na tyle, na ile dam radę i reszcie nie odpowiadałam. Z tym, że ja ogromnie, ale to ogromnie lubię kontakt z ludźmi. No i wprowadziłam sobie jakieś plany naprawcze jednym z nich jest nagrywanie podcastu, gdzie w dłuższej formie mogę się wypowiedzieć i w jakiś sposób odpowiedzieć na rzeczy, które są dla ludzi ważne, bo ten kontakt jest dla mnie ważny. Natomiast ważny jest dla mnie też mój czas wolny. I kiedyby sobie tak to zsumować, to ja prowadzę grupę, chociaż grupa to sama się prowadzi. Ja tam jestem cieniem i chyba gdzieś tam to zaznaczyłam w regulaminie. Oprócz tego mam Instagram, podcast, TikToka YouTube. Nie powinnam go liczyć, bo tam po prostu przerzucam treści z podcastu albo jakieś inne filmiki. Natomiast wciąż pojawiają się tam komentarze, na które ludzie chcą jakieś odpowiedzi. Tak, no i jeszcze mam bloga, którego bardzo nieaktywnie prowadzę, no ale on wciąż istnieje i wciąż pojawiają się tam pod starymi postami komentarze, a ja napisałam tych tekstów przeszło 1500 przez tyle lat. Więc wystarczy, że ktoś wejdzie z wyszukiwarki i chciałby o coś dopytać, no to raz na jakiś czas wypadałoby tam wejść. Oprócz tego jeszcze wypadałoby odpowiedzieć na maile, a nie wszystkie mogę zrzucić na asystentkę, bo niektóre są personalnie do mnie i z takich miejsc, gdzie ktoś może coś ode mnie chcieć. To na pewno jeszcze jakieś pominęłam i na pewno jest tego więcej. I to nie jest fizycznie możliwe. Nie mogę pogodzić tych dwóch oczekiwań. Oczekiwania od siebie samej, że będę miała zdrowy work-life balance i nie będę siedziała w tych ekranach za dużo, a kiedy ja poświęcam swoje wszystkie robocze godziny. Jakie sobie przewidziałam maksymalnie na dany czas, na odpowiadanie, to nie tworzy nowych wartościowych treści, a ludzie mnie obserwują po moje treści i przemyślenia. Więc ja muszę mieć czas na czytanie książek i doświadczanie świata, żeby mieć się czym dzielić. A przy pewnej skali ludzi niemożliwe jest odpowiadanie na wszystko, oraz pogodzić to drugie oczekiwanie pod tytułem: Bardzo lubię kontakt z moimi odbiorcami, uwielbiam odpisywać na wiadomości, bo rzeczywiście tak jest, uwielbiam screenować jakieś wiadomości, które wywołują we mnie wielki uśmiech. I lubię te rozmowy, naprawdę bardzo je lubię. I nie wiem jak to wypośrodkować. I chyba dlatego potrzebuję znowu właśnie takiego urlopu, żeby nabrać do tego dystansu i na nowo sobie wypracować jakieś zdrowsze nawyki, bo siedzenie tak długo przed ekranem to nie jest coś, czego ja sobie życzę. I gdybym miała dziecko, to nie chciałabym, żeby ono tak robiło. I polecam takie ćwiczenie. Jeżeli macie problem z jakimś nawykiem, który wam nie pasuje, albo ogólnie z tym, jak wygląda wasze życie, to wyobraźcie sobie siebie jako takie małe dziecko i zastanówcie się, czy tego mu życzycie. Na przykład wyobrażasz sobie siebie jako takiego bobasa i zastanawiasz się, czy, czy chciałabyś, żeby to piękne, wspaniałe, niewinne dziecko, które z czystą miłością upijało się do nieprzytomności co weekend. Albo... Musiało napić alkoholu, żeby współżyć ze swoim mężem. To jest w ogóle dla mnie kosmos, że niektóre relacje tak wyglądają. Na odwagę, hehe. He. I w ogóle że to jest takie hehe, he normalizowane. Albo czy chciałabyś, żeby to piękne, wspaniałe dziecko w przyszłości cały swój potencjał ogromny, który ma, wykorzystywało na siedzenie w telefonie i oglądanie TikToków? Bo ja kurde nie, i czasami sobie tak myślę o sobie jako o tym małym dziecku. I jest mi przykro, że dokonuję wyborów takich, a nie innych. Staram się mieć gdzieś w tym tą autorefleksję i sobie wciskać guzik. Stop! I właśnie to jest taki moment. Ten podcast ukazuje się, kiedy ja jestem już poza siecią. No właśnie, jedyne powiadomienia, jakie mi zostały, to są powiadomienia przypomnienia w telefonie. O, I może tutaj podzielę się takim fajnym tipem. Co jakiś czas ustawiłam sobie takie przypomnienia w telefonie w losowych momentach dnia, ale w sumie teraz już nie są losowe, bo spodziewam się tych powiadomień dokładnie w danym momencie, na które sobie je ustawiłam. Ale na jakimś etapie to było dla mnie losowe i naprawdę byłam zaskoczona tymi powiadomieniami. Powiadomienie z jakimś hasłem. Ja na to powiadomienie na przykład uśmiecham się szeroko, albo na to powiadomienie przypominam sobie, żeby wyprostować plecy. Włączam sobie taki superhero mode, taki tryb lepszej Ani i staram się przez chwilę być tą lepszą Anią. I nawet jeżeli po zobaczeniu takiego powiadomienia utrzymam ten stan przez 3 minuty, no to zsumowane te 3 minuty, jeżeli powiadomienie mam co godzinę z całego dnia, to jest zawsze na przykład, nie wiem, pół godziny. Biorąc pod uwagę, że mogę ignorować niektóre te powiadomienia, pół godziny trzymania lepszej postawy. To jest zawsze lepiej jest mieć takie pół godziny, niż nie mieć wcale. I ja uważam, że małe rzeczy budują potem wielkie, dlatego dbam też o takie mikro nawyki i sobie. Przeskakuje w ten taki tryb lepszej Ani z przyszłości. Co Wam chciałam powiedzieć i co byście wynieśli z tego odcinka, bo w sumie to on jest trochę o niczym, nie? O tym, jakie są założenia mojego urlopu i po co go potrzebuję, co mi dał poprzedni. To chciałam Was zachęcić do lepszej higieny cyfrowej. Bo ja przez naprawdę długi czas udawało mi się pilnować tego screen timeu i ustawiałam sobie różne blokady. No ale potem wiecie, tu chcę coś sprzedać komuś. Tutaj naprawdę nie mogę się oderwać od czytania tych historii Sukcesu waszych. Tutaj dzieje się coś takiego, no co naprawdę chciałabym ciągle relacjonować. Tutaj się zaangażuję w jakąś zbiórkę i też chcę trzymać rękę na pulsie. I gdzieś tam popłynęłam. Zachęcam was do tego, żeby zrobić coś, co udaje mi się robić na razie tylko w moim takim życiu prywatnym. Czyli kiedy spędzam czas z bardzo bliskimi dla mnie ludźmi, to telefon nie istnieje i on jest naprawdę w trybie samolotowym wywalony gdzieś dalej. Co prawda czasami zegarek mi niestety o czymś przypomina, ale staram się też go mieć wyciszonego. Y... Na pewno jest wiele różnych sposobów, w jakie tę higienę cyfrową można utrzymać. Wchodzę z taką refleksją, że bycie offline jest takim aktualnie nowym luksusem. Gdzieś przeczytałam to zdanie i chcę sobie teraz właśnie zapewnić takie wakacje, najbardziej luksusowe, jakie sobie mogę w tym momencie wyobrazić. Czyli nie wspaniały pięciogwiazdkowy resort na Malediwach, chociaż tam też muszę się pochwalić. Jak byłam na Malediwach, to nie kupiłam sobie karty SIM i byłam online tylko przez chwilę dziennie, wtedy kiedy byłam w pobliżu. Takiej restauracji, w której jedliśmy posiłki. A tak poza tym, to byłam offline i to też było wspaniałe, ale aktualnie najbardziej luksusowe wakacje i urlop, jaki mogę sobie wymarzyć, to jest urlop bez obecności w sieci. I wysłanie odcinków podcastu na zapas jest ostatnią aktywnością, jaką osobiście robię online. Także wish me luck i jestem ciekawa, z jakimi refleksjami do Was wrócę po urlopie.